jedno. Faza wysiadła. Teraz tylko jedna świeci. No i masz. Całkiem zgasło, kurwa. Pani Wolska, pani lampy nie ma? Mam, kochana, ale u ciebie nafty nie ma. Moja wina? Świeczek też innych nie dowieźli. Nie wiadomo, po co ja w ogóle w tym sklepie stoję. Jest nas typa kurnego mać. Ostatnia wieczerza. Ciężki problem jest. Wychodzi na to, że lepiej w ogóle się nie pokazywać. Skryć się gdzie w stogu siana albo w rowie. I przeczekać. No. Wiadomo, ile tu kosmity zabawią? Najlepiej się przyznać. Prawdę powiedzieć, że to wąż zawinił. Bo to on Ewę nakłonił jabłko skosztować. I że bez ten grzech pierworodny człowiek swój raj utracił. I dlatego teraz tak się obija po tym świecie biedaczyna. Jak pomylony. Co to za tłumaczenie? Kogo to wzruszy? Musieli praojce jabłka trząchać z drzewa? Jak im było zakazane? Nie mogli jeść pomarańcze albo jakie inne cytrusy? Wujek, to inaczej było. Kiedy stwórca umęczony lepieniem Adama nad gliną przysnął, to Belzebub ją gównem zaprawił. Bez to tyle plugastwa w człowieku. Jasiu, nie bluźnij. Tak było. To było przed potopem. Tu się rozchodzi o ten raj, czego człowiek stworzył. Jak to obcym przetłumaczyć? Jak nas zaczną brać pod lupę? Jak? Pijane są ludzie. Chore. Normalnie na oczy nie widzą. Weźmy tak na rozum i na logikę. Supermocarstwa odprężyć się nie mogą. A pół świata z głodu wyje. Jak to obcym przetłumaczyć? A pola naftowe bombami okładać to mądre jest? Jak ja benzyny potrzebuję, kurna? A za tę walutę, co ją ładują w rakiety, ile by można było dobrego uczynić? Sobie człowiek może pomarzyć. Wszystkie kraje neutralne, niezaangażowane. Rakiety zwiezłoby się zaraz do składzić złomu. Zaraz by człowiek dobrał części do ciągnika, nie? Wolno. Po całym świecie, granice otwarte, wszędzie ciebie mile witają, niezależnie od tego, czy jesteś czarny,
Żółty czy biały? Żyd czy Mahometan? To nie ma najmniejszego znaczenia. Ludzie uśmiechają się do ciebie. Mówią... Pan powie, jak mówią. Guten Tag, good morning, bonjour, buenos dias, здравствуйте. How do you do? A. Tak mówią. A ty odpowiadasz. Dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie. I wszystko jest okej. Jesteś uszczęśliwiony, człowieku. Podziwiasz najpiękniejsze zakątki świata. Poznajesz ludzi. I cieszysz się, że taka piękna jest ta twoja planeta. Czemu to niemożliwe? Bo człowiek ma zły charakter i jest głupi. Dlatego raj dla nieboszczyków jest zarezerwowany, bo żeby człowiek by w raju burdlu narobił. Jest światło, świeci się. Wszystko gra. Pasuje. Pan uważa, że cała ludzkość na stronę ma w głowie? A to jest, kochanieńki, za słowo powiedziane. Ludzie cierpią na wszechstronny niedorozwój umysłowy. Powodem silnego zamącenia umysłu jest niegodny sposób poczęcia człowieka. Ja nie mogę tego słuchać. Panu się samemu coś poplątało. Człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Bo ma rozum, panie. Rozum? Bo co zrobił mądry człowiek mądrego pod słońcem? Wiele zrobił. Pan będzie sprawiedliwy. Sprawiedliwy? A był jeden sprawiedliwy, tego wzięli i ukrzyżowali. Koronę cierniową zamiast złoty na głowę mu założyli. Co zrobił mądry człowiek? Co on zrobił? Świat cały dostał w dzierżawę. Grób ziemski na własny użytek. I co on zrobił? Ziemię rodzącą wyjałowił, powietrze czyste spaskudził, wodę kraniczną uczynił niezdatną do picia, miasta wielkie pobudował, który się od własnego smrodu dusi i trzęsie się ze strachu, że mu tam na niebie kiedyś jakiś atom zaświeci. Po co tę bombę wykombinował? Mądry, bardzo mądry człowiek. No panie, pan znowu tak nie mówi. Człowiek nie jest już taki ostatni. Też błysnąć potrafi. Energię jądrową, za przeproszeniem, wyzwolił nie tylko do zabijania. W kosmos się uniósł. Nogę na księżycu postawił. Pencylinę wynalazł. Sztuczne serce, nerkę. Dzieciaka w probówce wyprodukował. A sztuczny mózg, co pamięć ma, na bateryjkę grzeje. Szybciej liczy jak nasza sklepowa, to mało? Panie zacofany, panie. Człowiek wynalazł multum cudnych rzeczy. A telewizor kolor? No coś pięknego. Człowiek człowieka mydło by produkował i tym mydłem oblicze swoje obmył. Jest się czym pochwalić przed gośćmi z kosmosu. Hiroshima oświęcił Nagasaki. Ja chyba kropnę lufę. Mnie coś nalejesz. Może i ja usta umoczę. Ja też troszeczkę.
człowiek wie chociaż po co żyje na tym świecie? Dla dzieci człowiek żyje. A dzieci? Dla swoich dzieci. A dzieci dzieci? Dla następnych dzieci, dla pokoleń w ogóle. Cały świat polega na tym wychowaniu dzieci, żeby ród ludzki nie zaginął. A co ten ród ma do spełnienia? Do jakiej to ważnej misji został powołany, że istnieć musi? Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże? Ja? Wizerunkiem Najwyższego? Ja? Podobny do Stwórcy? Ja? Najpiękniejsze ze wszystkich stworzeń? Ja? Ozdoba natury? Ja? Radość wszechświata? Człowiek geniusz? Ho, ho, ho. Czy krwiożercze monstrum? Portal? Samiec? Zdobywca nienasycony, dla którego ziemi już jest za mało, więc kieruje swój wzrok w gwiazdy, aby tam porządek okrutny zaprowadzić. Gwiezdne wojny w niebiosach toczyć, nienawiść zasiać. Panie, dla kogo dałeś się ukrzyżowy? Niczego nie zrozumieli, niczego nie pojęli. Jak przed wiekami, tak i teraz. Głupie stado, baranki.